Ja się tak szybko wbijam przed materiałem i proszę, wysłuchaj, bo to jest bardzo ważne. Niedawno z kilkoma osobami spędziłem noc w parku trampolin i nagraliśmy tam bardzo fajne materiały dla was, które naprawdę wymagały bardzo dużo organizacji, bardzo dużo pieniędzy, a teraz bardzo dużo również montażu. I tak naprawdę od kilku dni ciągle siedzę i montuję te materiały dla was, żeby dla was mogły wyjść. I teraz właśnie rozpoczyna się maraton tych filmów, ponieważ chcielibyśmy wszystkie wam pokazać naraz. Tylko że nie chcemy tego wszystkiego oczywiście wrzucać w jeden dzień, bo to by było bez sensu, a mamy zamiar wrzucać te filmy codziennie. Dziennie, przez 5 dni, czyli możecie się spodziewać od jutra, ponieważ już jest ustawiona premiera na moim kanale vlogowym Filip Szczypka. Tam możecie wejść, ponieważ premiera jest ustawiona na pierwszy odcinek, który wleci, drugi wleci do Jagieła dzień później, dwa dni później wleci do mnie znowu, później znowu do Jagieła i później znowu do mnie. Więc przez tak naprawdę 5 dni najbliższych będziecie mieli maraton filmów z właśnie Parku Trampolin, więc serdecznie was zachęcam, żebyście obejrzeli, bo filmy są świetne. Pierwszy odcinek, który się pojawi już jutro, to jest Chowany w Parku Trampolin, oczywiście nocą, jest totalnie po ciemku z latarkami, więc mam nadzieję, że wszystkich was zobaczę na premierze. Ja również będę na premierze, będę czytał czat. Więc jak chcesz coś napisać na czasie, żebym zobaczył, to wbij oczywiście na tą premierę. I link jest w opisie. Tutaj jest miniatura do tego filmu, więc no niech was zachęci. Cały materiał wyszedł naprawdę fajnie. Spędziłem nad nim ogromnie dużo czasu, bo myślę, że, no nie wiem, z 7 godzin montażu nad nim było. Bardzo dużo, żeby zgrać wszystkie kamery. Ciężka naprawdę robota, więc doceń to, proszę widzów, płakam, bo ja, jak mi ten film nie pójdzie, to ja się popłaczę. To ja kończę z YouTube'em chyba. Proszę was wszystkich, bądźcie na premierze jutro o godzinę 15:15. Zachęcam, link jest w opisie i oczywiście na końcu odcinka będziecie mieli odnosik w karcie, a po prostu możecie wejść nawet na mój kanał Filip Szczypka i zasubskrybować, żeby być na bieżąco z każdym filmem i z całym maratonem. Trzymajcie się, życzę wam miłego oglądania odcinka, bo też bardzo fajny. Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj oczywiście na Palionowie wielkie rzeczy będą się działy, ponieważ pójdziemy na osiedle Tostowo i zaczniemy zmieniać tam całe osiedle. Ja muszę wam kilka rzeczy pokazać, które się tam wydarzyły, ponieważ troszkę się pozmieniało teraz. No po prostu to, co się teraz zaczęło dziać, to jest niesamowite. Przez długi, długi czas tu na Palionowie w takim, żyliśmy w takim jakby, w takim bezruchu, tak się nic nie działo, niewiele się zmieniało. A teraz nagle dostaliśmy wiatru w żagle, nagle uznaliśmy, nie, teraz to trzeba wybudować coś. Więc zaczęliśmy produkcję, ja zacząłem budować osiedle Tostowo, ale zauważyłem, że tutaj również się dzieją jakieś inne dziwne rzeczy. Tu na przykład powstało coś takiego i tam jest chyba jakiś domek. Nie wiem, czyj to domek, prawdopodobnie bzyka, tak mi się wydaje. Więc zostawiam ten domek, na razie tam nie patrzymy, oczywiście. Tu widzę, że nieźle mur zrobił, żeby nikt nie widział, co robi. No a tam też powstał domek Dave'a, który tutaj został mega rozbudowany, jakiś teraz nowy. O kurczę, co to jest? Tego tu nie było. Ale ładne. Ale, o kurde, jaka brama, co tu pisze? Rezydencja Żabki Dave'a, no dobrze, dobrze. Wow, ale nie, fajnie to wygląda. Fajnie, fajnie, że wszystko w takim klimacie żaby, nie? No, w każdym razie, słuchajcie, zaraz wam muszę pokazać, jak wygląda sytuacja na osiedlu naszym oczywiście, które tu robimy, osiedle Tostowo, ponieważ tam również muszą, znaczy już są zmiany i troszkę pograłem, ale zanim to muszę zabrać sobie jakieś rzeczy, które mi się przydadzą. Przyda mi się jeszcze to pewnie, te bloki mi się przydadzą, bo tego to nigdy za wiele, a to mi się przydaje, bo ja tam te domki buduję i powstały dwa dodatkowe domki, zaraz zobaczycie zresztą. Chcę zabrać więcej dirta, ja, o właśnie, zaraz wam pokażę, skąd ja mam dirta i kobla tyle, bo to też jest ciekawa sytuacja, a i to muszę jeszcze ogarnąć, ale to zaraz. Dobra, weźmy sobie te wiadro tutaj do siebie jeszcze. Weźmy to, o kurczę, chciałbym to zabrać, za co ja to mogę zabrać? Dobra, raczej tego nie użyjemy dzisiaj. Zabierzmy to po prostu i potrzebujemy drewna trochę potrzebujemy. Dirta tyle nam się nie przyda. Weźmy to drewno, jeszcze weźmy ze środka. Ja mam taki bajzel w tych wszystkich rzeczach, że to jest tragedia, naprawdę. Ale już sobie ogarniemy, dobra. Chyba stack mi wystarczy. Tego, tutaj też żeśmy sobie stack tego, najwyżej się wrócimy. I potrzebuję, czekajcie, poza przy tym, a płotki jeszcze, płotki będzie trzeba zrobić. Okej, okay, no to zróbmy zamiast tego, weźmy sobie tutaj, zrobimy płotki. Drzwi nam się raczej nie przydadzą. Kurczę, myślę co nam, dobra, mogą się przydać jeszcze te, no dobra, na razie tego nie biorę, na razie bez tego. Dobra, lecimy na, czekajcie, ja coś miałem zabrać. Tak, myślałem o czymś, że coś muszę zabrać z domu i teraz już nie pamiętam, co to było. Przypomni mi się pewnie, jak przylecę tam na osiedle, więc dobra, no lecimy, zobaczymy. Może tak, ale uwaga, nie do końca lecimy, ponieważ chcę tutaj wylądować, ponieważ troszkę pokopałem i zrobiłem tunel, który przechodzi przez, przez tą górę właśnie, przekopałem coś takiego, nie wiem ile ja to kopałem, nie wiem, z 2 godziny chyba, naprawdę. Chociaż nie, dobra, przesadziłem, z tym kilofem to dosyć szybko poszło, bo to tak pyk, 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 szybko idzie, patrzcie, jak ten kilof szybko kopie. Widzicie to? Więc to da się kop... O kurczę, teraz ja tutaj sobie zrobiłem syf lekki. Dobra, zróbmy tak.
Nie wykopywałem wszystkich tych tutaj po drodze tego węgla i tak dalej, więc tu jest to tak nieruszone, ale będzie to trzeba wykopać sobie wszystko, żeby mieć expa jakiegoś, ale to już dzisiaj nie chce mi się. I tak troszkę tego expa wykopałem, tak że mi się kilof naprawił fajnie, bo... Ja mam zresztą więcej levela, 30. Dobra, patrzcie co tutaj się dzieje, uwaga, ten domek od Dave'a już widzieliście, tamten domek widzieliście, ale tam powstały dwa dodatkowe domki. Patrzcie jak to pięknie wygląda w ogóle, że my sobie wchodzimy tutaj i jest taki piękny widok na całe to osiedle. Nie, to jest coś pięknego, naprawdę. Dobra, idziemy tam, pokażę wam jak wyglądają te domki. Zbudowałem je z czarnego tego bloku, ponieważ go mam dużo, a w sumie czarny barwnik łatwy do zdobycia, bo tu wszędzie te squidy latają, więc łatwo jest to zdobyć. No i zrobiłem takie coś pięknego, no i są po prostu czarne na razie. Ale oczywiście będziemy zmieniać kolor, no bo łatwo będzie zmienić ten kolor, bo jak już wywalimy tylko ten czarny, to tylko się ramę podmieni, nie? A ja nie wiem kiedy ktoś tutaj się będzie chciał wprowadzać. Więc tak, że tak powiem. O kurczę. O nie, wypadł mi płotek na drugą stronę. Nie wiem kiedy ktoś to będzie się chciał wprowadzać, ile to czasu zajmie, więc już nie chciałem jakby. Poza tym ja też zrobiłem to dlatego, że ja chciałem, żeby teraz każda osoba, która tutaj przyjdzie, sama mogła sobie zdecydować, w którym domku chce być, wiecie o co chodzi. A jak już bym wybrał kolory tych domków, no to już by była lipa. Jeszcze muszę dwa takie domki wybudować, ponieważ musimy ich tutaj mieć 6, a mamy aktualnie 4. Bo z tego co liczyłem, to jest tak: ja, Palion, Dave, Milki, Bzyku i Yeti. No, to są wszystkie osoby, które tutaj mogą zamieszkać. No i musimy po prostu to ogarnąć tak, żeby każdy miał wybór swojego domku. No więc tam jest czarny i tam jest czarny. Dobra, wchodzimy do mojego domku. Tutaj mam kilka rzeczy i przede wszystkim co chciałem zrobić to... się wykaszleć, bo jeszcze troszkę jestem... Tak mnie trzyma troszkę ta choroba jeszcze. Okej, musimy gdzieś dać... Patrzcie, glow frame masę zrobiłem. I potrzebujemy tą umowę z Dave'em. Gdzieś dać i wydaje mi się, że damy ją gdzieś tutaj. Myślę, że... chociaż nie, czy to jest odpowiednia ściana na umowy? Wydaje mi się, że... Która ściana mogłaby być na umowy, widzowie? Kurczę, tak sobie myślę teraz, że w sumie to tutaj mogłyby być umowy? Ej, tu by mogły być umowy, no. Robimy tak. Dobra, na razie dam tutaj pierwszą umowę. Gdzie będą następne, się zobaczy. W każdym razie pierwsza umowa z Dave'em jest tutaj. No i może będą to następne, albo zrobię przejście na dół, pod ziemię i tam zrobię kolejne. Może tak zrobimy. Zobaczymy jeszcze. Nie mam na to planu. W każdym razie chciałbym dzisiaj zająć się tym, żeby upiększyć osiedle tostowo. Czyli chciałbym zrobić jakieś tutaj takie konkretne rzeczy, które by nam pozwoliły tutaj, że tak powiem... wizualnie to polepszyć. Patrzcie, tutaj jest taka kopalnia też i tutaj już ją zaznaczyłem tabliczką taką fajną, patrzcie, pyk, pyk, pyk. Tu i tu jest tabliczka, tostowa kopalnia. I tutaj mamy fajną kopalnię, którą też myślę, że fajnie wykorzystamy, jak to tu zrobimy jakoś wejście fajne i będzie to fajnie wyglądać. Ale chciałbym też zrobić jakieś miejsce, gdzie będą zwierzęta i tym chciałbym się dzisiaj zająć, czyli farma. Farma dla zwierząt, tak widzowie, to jest, albo, kurczę, farma dla zwierząt. Farma dla zwierząt jest dosyć dużym projektem. Wydaje mi się, że można by było też zrobić w ogóle pole uprawne. To też jest fajne, ale dobra, spróbujmy zrobić na razie jakąś farmę dla zwierząt. Taki kurnik jakby spróbujemy zrobić, niech on będzie w tym miejscu. Zróbmy coś takiego, raz, dwa, trzy, tutaj, tu. Coś takiego, nie wiem, nie mam pomysłu na razie na ten kurnik, ale zróbmy do góry. Kurnik musi być zamknięty, tam musi być takie wejście specyficzne. Będziemy potrzebowali do tego też tory. Ale też będziemy potrzebowali masę płotków. Więc zróbmy sobie jak najwięcej płotków, tak żeby ich mieć dużo. Czekajcie, zrobię sobie może z tego drewna patyki, bo z niego mniej używam, więc mniej mi go szkoda, że tak to ujmę. Dobra, zróbmy tak. I teraz hup, hup, ojojoj. Jeszcze raz, hup, 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 dobra. I zróbmy te płotki, mamy 49, dobra, starszy myślę. I teraz tak, tutaj trzeba zrobić zagrodę dla nich, więc zagroda będzie mniej więcej gdzieś taka. Okej, coś tego typu. I tutaj będą, i potrzebujemy, o nie, wykorzystałem całe to drewno, jak ja jestem głupi. No dobra, dobra, trudno, będziemy musieli zalecieć po to drewno znowu, bo go potrzebujemy akurat najbardziej na świecie, więc lecimy tam szybko do domu po to drugie drewno. No niestety tu jest troszkę latania teraz, ale na szczęście mamy te fajerwerki, więc szybko można się przemieszczać, ale potrzebuję tego, jak to się nazywa, potrzebuję tego drewna, bo muszę zrobić te klapy, co tutaj mam też, to one będą nam potrzebne i będą nam potrzebne też półpłytki. Półpłytki akurat mamy, więc półpłytek nie będziemy robić, ale będziemy potrzebować to, żeby zrobić klapy, więc zabierzmy sobie cały ten i dajmy zamiast czerwonego, bo tego nie będziemy używać raczej dzisiaj, jak robimy dla kur, ale będziemy potrzebować na pewno będziemy potrzebować motykę. Dobra, mamy sporo diaksów, zróbmy sobie diametową motykę, a co na biednych nie trafiło, co wy tam gadacie, widzowie, normalnie, kto bogatemu zabroni, jak to się mówi, nie? No właśnie, nikt. Dobra, lecimy z powrotem
na tego, na osiedle Tostowo. W trakcie, kiedy lecę, chciałbym wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, ponieważ już od jutra, jeżeli oglądacie dzisiaj ten filmik tak, jak on wlatuje, to już od jutra zaczynają wlatywać filmy na kanał Filip Szczypka z GoJumpu, czyli z parku trampolin, w którym mieliśmy okazję spędzić noc i ponagrywać dla was masę fajnych filmów, więc serdecznie was tam zapraszam na tamten kanał, ponieważ już jest ustawiona premiera i już możecie oglądać. Dobra, gdzie ja lecę? Przecież ja miałem kurnik robić, lecimy tam, jest kurnik, dobra. Lecimy do kurnika i zrobimy pierwszy na Palionowie kurnik. Tak jest plan. Nie wiem, co sądzicie o kurniku, widzowie, dajcie znać w komentarzu. Mi się podoba plan na kurnik. Dobra, zróbmy tak. Tu zróbmy sobie furtkę jeszcze, żebyśmy mieli jakiś moment wejścia. Tu na przykład furtka dla kur. Dobra, jest świetnie. I teraz musimy zrobić tak, żeby te kury stąd nie uciekały. Czyli potrzebujemy to i musimy zrobić... Jakby to zrobić? Zróbmy coś takiego. Albo nie. Tutaj lekko nie poniosło. Musimy zrobić tak. Tu to rozwalmy i zrobimy tylko środek taki. Tutaj, okej. Okay. A tutaj z zewnątrz musimy zrobić te klapy. Czyli klapy robimy, uwaga, w ten sposób. Dwie. Potrzebujemy ich tak z 12 chyba, tak mi się wydaje. Jeżeli dobrze liczę. Dobra, wiecie co, posadzę ten krzak tutaj na razie, bo wadzi mi troszkę, wadzi mi. A chciałbym też tego krzaków więcej tu posadzać, bo uważam, że fajnie wyglądają. Dobra, tu robimy w ten sposób. Okej, okay, coś takiego. I tutaj również robimy w ten sposób. I tu będą jeszcze jedne w ten sposób, żeby zamknąć te kury w środku. To jest taki plan, to potrzebuje tego o wiele więcej, więc zróbmy... Dobra, z wszystkiego robimy już 8 i tak tylko, to już niewiele. Dobra, coś takiego, pum, pum, pum. Dobra, tutaj. I teraz tutaj również będzie trzeba na tym zrobić. Z tym, że... O, tu jest, kurczę, dużo roboty, że tak to ujmę. Ale zróbmy coś takiego. Teraz patrzcie, ile mi zostało tych klap? 2. No to musimy zrobić tak i tak. Coś takiego to będzie wyglądać, tak będzie ten kurnik się prezentować, że będzie można nawet od boku do niego wejść, ale tylko ja będę mógł wejść, kury nie będą mogły stąd sobie tak wychodzić swobodnie. To tutaj nie będzie oczywiście w ten sposób, bo to wygląda średnio, ale będzie tutaj na pewno tak, 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 coś w tym stylu, tak to musi wyglądać, czyli tu możemy to rozwalić i... Kurczę, nie mam jakiejś wizji na to. Czasem tak sobie myślę, że się nie znam na tym Minecrafcie totalnie. Ale, czekajcie, zróbmy coś takiego. Czy to jest git? To chyba tak średnio wygląda, ale możemy zrobić... O! 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 Cóż za kunszt tutaj piękny, jakiś wizualny, że tak to ujmę. Dobra, zróbmy tak wszędzie, najwyżej to będę później zmieniać jeszcze. Całkiem możliwe, że to zmienię, ale wiecie, co, jakoś to musi być na starcie, a później się to będzie upiększało. Coś takiego. Dobra, wydaje mi się, że wygląda to git. Mamy tak, fajny kurnik, będzie trzeba też tu kury ogarnąć, to będzie najcięższa robota tutaj, że tak powiem. To jest to, to będzie wymagało troszkę pracy. Dobra, dobra, coś takiego. I teraz możemy zrobić tak, że postawimy tutaj i postawimy tu. To rozwalimy i zrobimy daszek. I ten daszek będzie fajnie wyglądać tutaj. Coś takiego. Chyba nie będę robić takiego daszku na bok. Albo... Tu jeszcze będą musiały powstać te, tylko ja nie mam tego drewna, no za mało sobie go wziąłem oczywiście. Ale wiecie, to będzie całe zabudowane i trzeba będzie tory zrobić taki... Kurczę, ja widziałem gdzieś na necie to, nie wiem jak wam to wytłumaczyć, ale gdzieś na necie widziałem coś takiego i musicie mi zaufać, że mam na to jakiś pomysł. Dobra, uwaga, pierwsze drzewo, słuchajcie, pierwsze zasadzone drzewo na osiedlu Tostowo. To jest to, co musimy teraz zrobić. Ja sobie wybrałem, że takie drzewo chciałbym właśnie, żeby było w tym miejscu i chciałbym, żeby to była koniecznie właśnie ta akacja. Więc wydaje mi się, że to jest idealne miejsce. Musimy je jeszcze rozrosnąć, więc ja sobie szybko polecę po drewno i polecę sobie też po kości. A, może wiecie co, może ja sobie tutaj odłożę do skrzynki coś, tak żeby nie musieć, żeby mieć więcej miejsca, żebym nie musiał wybierać, tylko żebym mógł sobie więcej rzeczy zabrać. Odłóżmy taki syf tutaj, który mam, to mi jest potrzebne, mam masę tutaj też ziemniaków. A, i musimy pole zrobić, to też zaraz zrobimy, polecimy też po wodę. Więc tutaj w ogóle nie mamy wody. Będzie trzeba tu zrobić jakiś sztuczny stawik, tak mi się wydaje, bo bez stawu nie da się. Nie da się funkcjonować bez stawu, widzowie. Więc trzeba mieć koniecznie wodę, więc będziemy musieli sobie ogarnąć. Dobra, zróbmy tak. Mamy full. Leci... O kurczę, ojejku, co to są za tabliczki?
Czemu to jest tak dużo tabliczek? Dobra, nie interesuje mnie to. Interesuje mnie już tylko osiedle Tostowo. Dobra, ja w ogóle mega się cieszę, że wam się tak spodobało to osiedle, że tak jesteście zajarani tym, wiecie co, nie będę przedlatywał nad tym dokiem, żeby nie było, że tam patrzę. Więc obleśmy sobie bokiem, to nie wiem czyje to jest, ale nie chcę nikomu psuć niespodzianki, może ktoś sobie to zbudował na jakiś tam, wiecie, na jakiś okres do przodu, więc nie będę teraz tam na razie patrzył. Dobra, zobaczmy sobie tak, bierzmy to, po co jeszcze przyleciałem? Po kości, kości. Kości są bardzo ważne, kości muszą zostać rzucone, że tak to ujmę. Ej, tylko ja nie wiem czy ja mam kości jakieś, na pewno mam, ja ich miałem dużo. Z tego co pamiętam, to ja bardzo... O, właśnie, tu jest mączka kostna w takiej ilości, że od się sunę. Dobra, mamy też arbuzów trochę. Weźmy sobie ich więcej, żeby zrobić tam jakieś dekoracje. Mamy też świecącą jagodę, zasadzimy sobie również, czemu nie? I widzę, że jest też obraz i skrzynka. To jest takie rzeczy trzeba brać, koniecznie trzeba brać. O, i mamy też tory, fajnie. Czyli będziemy potrzebować... Dobra, weźmy wszystkie na razie, nie będę tutaj, że tak powiem, wybierać, czy tyle. Lecimy tam, wracamy z powrotem. Ja nie mogę, ale teraz jest... Jest taka tutaj mobilizacja, jeśli chodzi o to Tostowo. Mi tak się podoba w ogóle to osiedle całe, więc no wydaje mi się, że będzie fajnie wyglądać. Mam taki cel, żeby tu... No to będzie... Obiecuję wam, że osiedle Tostowo to będzie naprawdę petarda, nie? To będzie tak wyglądało, że jasny gwint. Dobra, zróbmy więcej tych... jak to się nazywa? Wylecę, tak? O, udało się. A, widzicie? A, taka magia, taka lekka sztuczka. Dobra, bierzemy to zamiast jednego tego i zakończmy ten kurnik tak jak należy. Tutaj coś takiego. Ojojoj, nie tak. Tutaj tak. Tak. Wlatuje i teraz tu patrzcie. Wlatują tory. Uwaga. I pum, pum. I mamy wejście do kurnika. No to jest tak cudowne. Tak. A jak to rozwalę? Właśnie, czekajcie, że to... O! I działa. I patrzcie, coś takiego. I robimy z drugiej strony tak samo. Wejście tu i rozwalamy to, żeby nie było tego. I uwaga, robimy... Ojojoj, tutaj tak. Ojojoj, tam co ja stawiam tu w ogóle. Tak, to rozwalmy. I będziemy potrzebować jeszcze więcej. Tu. Potrzebujemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, okay, czyli potrzebujemy jeszcze pięć. Czyli potrzebujemy wydać na to jeszcze, no tak troszkę potrzebujemy. Dobra, uwaga, robimy tak, raz. No, będziemy mieli sześć. Na zapas zostanie. A nie, bo tu jeszcze potrzebuję, dobra. To chyba będzie git, idealnie tak mi się wydaje. Tu. O. O, jest kurnik. Ja nie mogę, jaki piękny kurnik. No przecież to jest coś pięknego, widzowie. Tak mi się wydaje. I tu kurki będą się bawić. Rozwalmy te płotki, zróbmy im troszkę większe to. Bo troszkę wydaje mi się, że za małe to zrobiłem. Zróbmy może tutaj do tyle. Pochodnie postawmy tu. I teraz płotki tak lecą. Tu. Dobra, jest. I możemy tu zrobić nawet taki, zaciągnąć to lekko, żeby to było jeszcze większe, żeby tak, wiecie. No, że dla kurek trzeba dobrze, jajka będą znosić, będzie fajnie. Tu jeszcze w środku będzie taka dekoracja, ale nie mogę wam teraz pokazać, bo nie jestem w stanie jej teraz zrobić, ale będzie tam taka dekoracja fajna. Dobra, ogólnie to tak, co ja chciałem zrobić jeszcze? A, pole uprawne chcieliśmy zrobić, ale chcieliśmy też wysadzić to drzewo, znaczy wysadzić. W sumie wysadzić, w sensie, tak jakby to się tak w sumie by nazywało, dobra, nieważne. Zróbmy to, bierzemy tak i uwaga. Pierwsze drzewo na osiedlu Tostowo zostaje wybudowane w tym momencie. Uwaga, czy to jest idealne miejsce na to, czy to jest jakiś środek, że tak to ujmę? No liczmy, że tak. Okej, okay, uwaga. Pum, pierwsze drzewo. Ja nie mogę, to jest drzewo, święte drzewo tego, osiedla Tostowo. No. Ale kurde, taki mały krzak mi się zrobił, nie? Takie średnie to drzewo. Jakieś... wiecie co? Tego drzewa wcale nie było. Ja właśnie lecę po kolejną sezonkę. Wydaje mi się, że będę miał lepszy pomysł na drzewo i zrobimy je troszkę większe. Ja źle zrobiłem. Musimy je zrobić większe. Ono musi być... Pierwsze drzewo musi być solidne. Od tego drzewa zależy, wiecie, jakie... Jak to wszystko będzie szło, nie? Więc potrzebujemy lepsze drzewo. Tu mamy to. Zabierzmy to, w takim razie zabierzmy sobie to, żebyśmy mogli rozrosnąć ten mech. Właśnie, wiecie jak się śmieje las? Nie wiecie, to ja powiem, mech. Mega śmieszny żart. Dobra, znajdźmy sobie więcej tych sadzonek. Czy jest jakaś taka sadzonka, żeby miał więcej prób, czy jest tylko jedna sadzonka? No kurde, ja nie mogę, ja jestem wyposażony w taką ilość tych sadzonek. No tak, przecież ja tutaj z nimi, to co ja tutaj z nimi przechodziłem, to... Głowa mała. To, co tu się działo, to jest cyrk na kółkach i utala. Dobra, idziemy rozwalić to drewno szybko. Ja, widzicie, znowu nie mam miejsca w ekwipunku. Nie wiedzieć czemu. Ale dobra, no kurnik się prezentuje fajnie, moim zdaniem.
Moim zdaniem kurnik fajna sprawa. Dobra, lećmy do środka. Odłóżmy sobie tutaj do skrzynki znowu co nieco. Odłóżmy te wiadra na razie, odłóżmy to. Odłóżmy ogólnie ile się da, a zaraz sobie wezmę to co potrzebuję. Potrzebuję to, to. Potrzebuję to, to. Dobra, tyle nam starczy, okej. I teraz tak, rozwalamy to drzewo tutaj być nie może. Fajne, że to jest dębowe akurat, a nie ma takiego, wiecie, czy to jest akacjowe? Nie, to jest dębowe, to więc git. Bo możemy go wykorzystać jakoś fajnie. Niech sobie ono zniknie samo w samotności, a ja w tym czasie zajmę się polem uprawnym. Oj, dlatego nie wziąłem sobie motyki i ogólnie wiader z wodą, no więc fajnie, żebym teraz zrobił, że powiedziałem, że sobie rozwiniemy pole, a tutaj... Taka jazda bez trzymanki. Dobra, czy pierwsze pole też... O, sadzonka nawet mi wypadła. Ale postawmy tutaj sadzonkę i zróbmy teraz coś takiego, co trzeba zrobić, żeby drzewo wyrosło większe. Czyli po prostu trzeba je lekko podbudować. Podbudowanie drzewa, to jest ważne, widzowie. I mam nadzieję, że to nam coś da. A jak nie... To szkoda, to będzie smutno, ale to zaraz, niech sobie te liście znikną na spokojnie. Pole uprawne wydaje mi się, że można by było zrobić... No tutaj gdzieś koło kur też fajnie by było, tu na przykład zrobimy takie wstępne pole uprawne, wiecie, to nie będzie coś wybitnego, po prostu jest wstępne pole uprawne, takie rzeczy też muszą być. Więc zróbmy tak, tutaj wiadro, dajmy tutaj wiadro, okej, dajmy tutaj, tutaj i może jeszcze jedno tutaj ostatnie, dajmy tu, uwaga, jest. Dobra, świetnie. I teraz możemy sadzić tutaj masę rzeczy, bo teraz nam wszędzie z każdej strony to będzie nawadniać. Fajne, że tak jeden bloczek jest w stanie nawodnić dosyć sporo, więc git. Zróbmy tak. To wszystko się tutaj powinno nawadniać. Najwyżej zaraz będziemy uzupełniać wodę, jeżeli gdzieś się okaże, że nie nawadnia odpowiednio. Ale wydaje mi się, że wszędzie powinno być dobrze. Wydaje mi się, że dałem to w takiej odległości, że powinno być git. No i motyka diamentowa, kurczę, widzowie, co już za bogactwo, ja nie wiem co ja zrobię z tymi pieniędzmi tutaj związanymi z Minecraftem i mi odwali zaraz od bogactwa, które tutaj mam. Diamentowa motyka, tego jeszcze nie grali. Dobra, zróbmy całe to pole, zasadzimy tu szybko te ziemniaki jak tam z drzewem, drzewo sobie znika powoli, więc git. Nigdzie nam się, że tak powiem, pole nie zniszczyło, więc chyba wszędzie dolatuje woda. Więc bardzo dobrze, możemy teraz sadzić ziemniory, to nie te ziemniory, te. Uwaga, lecą sobie ziemniaki. Weźmy tak. Okej. Zjedzmy sobie. I zaraz sadzimy. Tak, żebyśmy, wiecie, że jak już zgodniemy, to żebyśmy jedli swoje ziemniaki, a nie surowe. I możemy sadzić. No i teraz to jestem taki farmer, że to się w głowie nie mieści. Ej, tak się jaram tym osiedlem. No po prostu, o nie, ziemniaki mi się skończyły. Ej, myślę, że mam ich więcej ze sobą. Dobra, ale ja tu chyba mam ich więcej, nie? Tak mi się wydaje, że ja tam miałem w skrzynce. Tutaj to było, czy w domu? Ja to miałem... Oła, kurde, prawie zginąłem. Dobra, mamy tych ziemniaków tutaj... trzy i trochę, dobra, więc git. Weźmy sobie tak. Podlećmy tu szybko jeszcze. I stawiamy. O, zjedzmy sobie znowu. I sadzimy. No i świetnie. I sadzonko. Wydaje mi się, że będą tutaj fajnie rosły te ziemniaki. Oczywiście one są tak podglądowo w sumie, bo ja mam farmę ziemniaków u siebie na chacie, więc ja nie potrzebuję w ogóle tutaj jakby tych ziemniaków do jedzenia, ale niech sobie są dla efektu wizualnego. Może później... O, skończyły mi się znowu. Może później zrobimy zamiast jakby... Zamiast ziemniaków damy zboże, bo ono się jakoś chyba lepiej prezentuje wizualnie, tak mi się wydaje. Ale zobaczymy, na razie ziemniaki, bo zboża... No też bym mógł zboże zasadzić od razu, w sumie mam tam nasion dużo, ale ziemniaki jakoś są bliższe memu sercu. O, kiedyś piosenka ziemniaki była. Kto pamięta piosenkę ziemniaki, dajcie znać w komentarzach. No, to jest to. Dobra, uwaga, tu. Niech jest coś takiego. Coś tak. O, tu już, a nie, mówię, tylko nie mam zasięgu. Dobra, tak. Tutaj, w ten sposób. Okej, okay, no i mamy to troszkę zasadzone, jakby to można by było rzec, nie? Kurki trzeba ogarnąć, ale to na razie nie teraz. Dobra, zasadźmy to drzewo pierwsze, które ma być zasadzone, bo już dwa... Ile? 21 minut? Ja nie mogę, co ja robię? 21 minut odcinka, co tu się dzieje? Ale mnie teraz poniosło nieźle, co widzowie? Dobra, rozwalmy to. Patrz, jeszcze mi dwie sadzone wypadły z tych dwóch, co rozwaliłem teraz. Dobra, sadzimy drzewo. Uwaga, proszę, wyrośnij duże, okrąglutkie. Może za wysoko to zrobiłem, może trzeba troszkę niżej to dać. No dawaj, sadzonko. Ej, bo skończyły mi się... No, te, jak to się nazywa? Bornmile. I nie chcę to wyrosnąć, coś tu jest nie tak.
Dobra, wiecie co? Chyba tak się nie da jednak wyrosnąć tych drzew. Chyba normalne tak się da, a tych chyba nie. Okej. No dobra, niech jest takie drzewo już. Nie kombinujmy, no. Nie będzie ono takie jak to, bo nie ma chyba takich w ogóle tych akacjowych. Dobra, niech jest takie drzewo, może być, widzowie. Nie, proszę się nie denerwować, ładne drzewo jest. Ładne drzewo. Lepiej, żeby było nachylone w tą stronę niż tam do boku chyba. Chociaż nie wiem. Nieważne! Jest jakieś drzewo, może być, mi się podoba. Mam nadzieję, że wam również. Dobra, widzowie, kończę w tym momencie odcinek, bo już widzę, że 20 minut filmu, to ja już wiecie, to ja zostawię sobie kontent na następny odcinek też coś, żeby nie, dzisiaj wszystkiego nie zrobił, wiecie o co chodzi. Dobrze, dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejny film. Jak macie pomysły, jak mógłbym rozwinąć jeszcze bardziej osiedle tostowo, dajcie koniecznie znać. Trzymajcie się, pozdro, elu!